święta, tak? Nawet była taka akcja też, że pytaliśmy, czego by sobie życzyli jako prezent, tak? Ci pensjonariusze. No i staraliśmy się to zrealizować. No, nie wiem, na ile, no, to znaczy tak, jak organizujemy festyny Maślic, zawsze byli zapraszani pensjonariusze, ci, którzy mogli być, prawda, którzy mogli przyjść, czy byli na wózkach swoich, to też byli zapraszani i oni tam prezentowali na przykład swoje prace, rysunki. Ale wiesz co, bo to mnie zaciekawiło bardzo, bo temat tego, ile kosztuje taki pensjonariusz podopieczny w domu dziecka czy w DPS-ie, no to już wiemy, prawda, że to są gigantyczne kwoty. Uzasadnienie zatrudniania ludzi ma być wystarczające. Ale zaciekawiło mnie teraz taka rzecz. Czy ty masz takie poczucie, że Wrocław ma ogarnięty temat biednych, opuszczonych emerytów? To znaczy od niedostatków, teraz mówi się o tej samotności, ale czy ogarnięty jest temat biednych ludzi? Czy można powiedzieć, że we Wrocławiu nie ma niezaopiekowanych, biednych, bardzo biednych, drastycznie biednych ludzi? Według mnie Wrocław w tej chwili jawi mi się jako miejsce, które jakoś to sobie ogarnęło. Pamiętam, że kiedyś na ulicy, szczególnie tam właśnie w tym przejściu świdnickim i okolicach rynku, było dużo osób, które, znaczy osób żebrzących. I nawet byli tacy, którzy tam mieli swoje, wiesz, stałe miejsca razem ze swoimi zwierzątkami, pieskami, które tam wiernie z nimi były. I jakoś oni poznikali. No, nie widzę ich teraz. Czyli to tak? Może świadczyć, że ten system działa. No tak, tak mi się wydaje, że jednak ktoś im pomaga. No i że mamy też przecież takie środowisko Romów, które już ze swojego trybu życia też w okolicach rynku, oni tam sobie siedzą całymi rodzinami, na przykład sprzedają kwiateczki, tak? Chłopcy mali, a może pani chciałaby sobie kupić kwiatka? No to wiesz, no to zawsze to jest jakaś praca, tak? Jakiś wysiłek. No więc się kupuje tego kwiatka za 5 zł, prawda? No, no takie gesty, no bo nie wiem, co innego można. No kiedyś też taka pani właśnie z małym dzieckiem też prosiła o pomoc, więc ja powiedziałam jej tak, dobrze, pójdziemy razem do sklepu, co było też okolice rynku i pani sobie wybierze to, co pani jest potrzebne, a ja zapłacę. No bo wiesz, nie lubię dawać pieniędzy. Została? Proszę? Została? No i tak. Wiesz, weszłyśmy razem do sklepu, takie, wiesz, takie trochę było ożywienie, takie trochę było zaskoczenie, no bo i ten chłopczyk mały zaczął się od razu interesować tym, co jest na półeczkach, rozumiesz, ja na niego tam zerkałam i tak dalej, ale pani sobie wybrała to co chciała i podeszłyśmy do kasy, zapłacone było, no i tyle, no to są takie, wiesz, no to są takie drobne gesty, wiesz, no naprawdę. No dobrze, wróćmy do pani Marii Łopatkowej. Do 14 roku życia byłam normalną dziewczyną. Miałam normalny dom, kochających rodziców, niczego mi nie brakowało w życiu. Pewnego dnia poszłam na wagary. Poszłam do takiego lokalu, gdzie zbierał się element przestępczy i dosiadło się do mnie dwóch chłopców. Zaproponowali mi, bym z nimi poszła do takiego domu, gdzie bierze się narkotyki. Poszłam tam i dostałam za darmo zastrzyk. Zaczęłam częściej tam chodzić. Tam zawsze wiedziałam, że dostanę narkotyk za darmo. To było celowe. Chodziło o to, żeby człowieka uzależnić, żeby potem sam przychodził i skamlał po każdy następny centymetr. Zaczęłam odczuwać nie tylko głód psychiczny, ale zaczęły się pierwsze objawy głodu fizycznego. Głód fizyczny przypomina ból człowieka chorego na raka. Ale boli nie konkretne miejsce, tylko boli całe ciało. Zabrakło mi narkotyku. Poszłam do tej swojej grupy narkomańskiej z prośbą, żeby mi dali.
Dostałam dosyć dużą dawkę narkotyku. Przysnęłam. Gdy obudziłam się, zorientowałam się, że jakiś chłopak zaczyna się do mnie dobierać. Zaczęłam się gwałtownie bronić. Wtedy on wyjął żyletkę i pociął mi twarz i brzuch. Brnęłam coraz dalej w ten świat. Ćpanie leżało na polach. Można było chodzić i ciąć. Nikt nie sprawdzał, nikt nie gonił. Zresztą wtedy nikt nie mówił o narkomanii. To był temat tabu. Jeździłam do Warszawy do Marzeny. Marzena gotowała kompot. Nauczyła mnie wtedy produkować. Dostałam do ręki najstraszniejszą broń. Polski narkotyk, czyli tak zwaną polską heroinę. Marzena umarła z wycieńczenia. Wraz z jej śmiercią umarłam i ja. Zrozumiałam wtedy, że to jest mój prawdziwy koniec z narkotykami. Wróciłam do domu, wróciłam do normalnej szkoły. Zaczęłam uprawiać karate. Karate wciągnęło mnie tak jak narkotyk. Ale był to inny, cudowny świat, a przede wszystkim świat świadomy. Świadome przeżywanie rzeczywistości, a nie zamglony świat narkotyku. Trafiłam tutaj na Białą Salę w 78 roku. Ja zaczynałem właśnie wtedy. I ty wtedy zaczynałeś, a ja już wtedy byłam na początku tej końcowej drogi i wtedy wydawało mi się, że już nigdy z narkomanii nie wyjdę. Czułam, że mam do wyboru albo śmierć, albo całkowite wyleczenie. Czułaś to? Wtedy już to czułam. A nie obawiałaś dołów psychicznych, że na przykład nie zależało ci na niczym? Nawet tutaj miałam wiele takich dołków i przecież tutaj kiedyś rozpieprzyłam cały oddział Kodańskiemu, bo zorganizowaliśmy produkcję. I cały oddział ćpał, a część ludzi piła na ulicy. No ja na przykład mam dosyć. Ja mam już dosyć. Dosyć ćpania. Mnie się udało, a ty? Nie, ja w to nie się wierzę. Powiedzie. Nie wierzysz w to. Dlaczego w to nie wierzysz? To po co tu przyszłaś? Jak nie wierzysz? Właśnie. Ja ci powiedziałam, że przyszłam sobie w to. Bo ja. Się otruć, tak? Nie, przed milicją. Aha, przed milicją uciekłaś. Bo wiesz, ja z jednej strony sobie... Chciałabym żyć normalnie, a z drugiej strony sobie nie wyobrażam życia bez narkotyków, wiesz? Ja cię rozumiem, ale... Nie chciałaś nigdy spróbować tak naprawdę. Próbowałam, ja tu byłam już 8 razy, byłam w Monarze, wiesz, 2 razy. Ja po prostu jestem tak pusta w środku, wiesz, lata brania spowodowały to, że ja naprawdę boję się każdego człowieka, bo przez tyle lat każdy mnie, wiesz... Byłam oszukiwana, wyzyskiwana, bo jak miałam pieniądze, miałam przyjaciół. Ja nie wierzę w szczerość, w bezinteresowność. W tej chwili odwrócili się kompletnie wszyscy tyłem. Do wszystkich jestem narkomanką, prostytutką. Żeby zarobić na narkotyki, musiałam pójść w miasto. Zrobić rzecz najgorszą dla kobiety. Sprzedać się za pieniądze. To już trwa 4,5 roku. Już mam dosyć. Kilka dni temu wyszłam ze szpitala po reanimacji kolejnej. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Chciałam wam przedstawić następny problem po alkoholizmie i narkomanii. To znaczy, jest w Polsce takie miejsce, Jedyne w Polsce miejsce, gdzie człowiek z wysypiska śmieci, z dworca głównego czy z ławki w parku może przyjść i otrzyma dach nad głową, skromne wyżywienie, żeby przeżyć i odzież. Jest to schronisko dla ludzi bezdomnych we Wrocławiu. Tak się złożyło, że od 2 lat jestem jednym z opiekunów tego schroniska. Chciałem was po prostu... Nie wiem, chcę dotrzeć do waszych serc. Dlatego, bo wydaje mi się, że właśnie ludzi bezdomnych tworzy społeczeństwo. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, że tacy ludzie istnieją. A że istnieją, to już powszechnie wiadomo, prawda? Te 80 osób, bo więcej miejsc nie ma w tym schronisku, to ludzie najbardziej potrzebujący pomocy. No właśnie. Myśmy mieli niedawno taką mediację. Pary ludzi i pan, który wyszedł właśnie z więzienia i była sprawa podziału majątku
pan, można powiedzieć, mocno pokiereszowany po tym okresie więzienia, ale wychodzący, i miałem okazję poznać no, cudownego dyrektora tego schroniska dla bezdomnych. I teraz jest taka mieszanina tych wszystkich rzeczy, że ja naprawdę bardzo podziwiam takich judymów, prawda, że oni, skąd oni czerpią taką motywację, skoro to jest takie niewdzięczne. Ale generalnie rzecz ujmując, rozumiejąc, że ludzie, którzy korzystają z tej pomocy, potrafią być wdzięczni, mimo tego, że jest wielu, którzy nie potrafią być wdzięczni, no to wciąż mam taki dylemat, że to jest taka praca bez końca. Jedyne, co można robić, to wychowywać następców, licząc na to, że będą dalej to robili, no ale to jest, no, pomoc społeczna, polska pomoc społeczna nigdy nie przeszła na poziom pomocy, która choć w odrobinie spełnia swoje zadanie wyprowadzania ludzi z takiej bezradności. Raczej się ludzi uzależnia właśnie w tych wszystkich systemach. No, nie ma pani doktor Marii Łopatkowej, nie wiem, kto teraz ją zastępuje, dlatego że też odeszło całe pokolenie przecież. Pani Jadwiga Bińczycka, przecież te ruchy korczakowskie. Teraz może to też wynika z tego, że te problemy wydaje się, że zostały rozwiązane generalnie, no ale są sytuacje, o której ty mówisz, Krysiu, no więc teraz przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Świąt głośna była, był ten raport świąteczny tej paczki. No ale jakby nie widać, żeby z tego miała wynikać jakaś państwowa wrażliwość, żeby państwo się za to zabierało. Organizacje pozarządowe jak najbardziej, a ze strony państwa tak naprawdę żadnego ruchu w tym względzie nie widać. Poza takimi politycznymi ruchami typu 500+ i takie już. Wszystko, co można nagłośnić i sprzedać jako świadectwo, że ta władza jest wspaniała. Co myślisz, Krysiu? Powiem w ten sposób, że ja bardzo, jakoś bardzo źle ten ostatni okres, być może, że przez te mediacje, to mediacje to swoją drogą, ale przez te nadzory kuratorskie, które właśnie otrzymałam. Bo był taki czas, że ja w tej gminie miałam już nadzory, bo nawet tak się złożyło, że mam nadzór u państwa, o których już kiedyś miałam. To jest taka niekończąca się sprawa rodzinna. Ale po raz pierwszy dotykam takich sytuacji, gdzie nie mam nikogo, kto by mi pomógł. Dotknąłeś tych wszelkich paczek i nie paczek. Nie mam tutaj w Włodawie tak zaprzyjaźnionych ludzi, którzy w tej paczce właśnie tak mocno pracują. Ja im wskazuję, tak, ja im wskazuję tych moich podopiecznych. Ale słuchajcie, jak potem przyjeżdżam, jak ja widzę te meble, te kanapy miękkie, na których koty pod okapem, stojące meble i na których jak słoneczko przyświeci, to koty i psy urzędują. Po prostu nie ja czegoś, ja po raz pierwszy jestem zbuntowana i po raz pierwszy nie umiem tego uporządkować, bo nie mogę tych ludzi w jakiś sposób zmobilizować. Może nie zmobilizować, oni nie są w stanie nic zrobić. Mi chodzi o nadrzędne jednostki, czyli w pierwszej kolejności gmina. No daję ten przykład już po raz któryś, iż skoro ja z panią pedagog w szkole rozmawiam i mówię jej, jakie dzieci mają warunki, że dobrze by było, żeby ona zobaczyła, żeby potem z tymi dziećmi, bo mi zależało na tym, żeby te dzieci odrabiały lekcje w szkole, żeby takim zorganizować czas, żeby mogły odrabiać lekcje w szkole, bo w domu naprawdę nie ma warunków. No pani mówi, że ona tam kiedyś pójdzie, po 2 miesiącach pani mówi, no jeszcze się nie wybra. Więc już zerwałam z nią kontakt, że tak powiem, w ogóle się do niej nie zwracam, jakoś sama te sprawy załatwiam. Ale to takich sytuacji jest coraz więcej. To nie jest odosobniony przypadek. Ten to jest wyjątkowy. Cieszę się, że ci ludzie nabrali jakieś odwagi. Tam się ponoć włączył ojciec tej pani, taki emeryt. Właśnie i on ponoć znalazł ten dom. To ona mi dzisiaj mówi, wie pani,
Jacy przyjemni dziś dla mnie byli ci wszyscy w gminie, jak ze mną ładnie rozmawiają, jak mi chcą pomagać. Nic, ja nie mogę takich rzeczy komentować u nich, dlatego przepraszam, że na was to padło, że ja te emocje wyrzucam. Ja w domu tej pani takich emocji nie mogę pokazać, ale ona mi opowiada, mówię, oni co mieli dzisiaj, byli tak mi i z dziećmi, bo to jeszcze 2 tygodnie, prawda, nauki w tym semestrze, ale ona już dzieci zabiera do innej szkoły. Także mówi, w szkole, co wszyscy mili. Dobrze, że po drodze, wracając z tej miejscowości do Włodawy, mam las. Wyobraźcie sobie, że po prostu zatrzymuję samochód na takim parkingu przydrożnym i wchodzę w las, żeby no nie krzyczę, bo u nas dużo wojska się kręci, więc daleko też od samochodu nie odchodzę, ale żeby złapać równowagę. Nie wiem, na czym to wszystko polega. Ja nigdy w takich strukturach nie pracowałam, a jeśli pracowałam w szkole, to dla mnie dziecko było nieprawdopodobną wartością. To, co ja teraz jako kurator słyszę od nauczycieli, to oni tak się, przepraszam, oganiają jak od much. Przepraszam, ale dokładnie ja to tak odbieram. Oczywiście nie wymądrzam się, nie strofuję tych młodych nauczycieli i nie podpowiadam, że kochana, jest jeszcze łopata, którą możesz popracować, jeśli nie odpowiada ci praca z żywym organizmem, wyjątkowo wrażliwym, wyjątkowo wyczulonym. Więc weź łopatę, pójdź popracować. Nie mogę tego powiedzieć, ale potem to próbuję krzyczeć w lesie. Teraz trochę ciszej, tak jak tego wojska kręci się. Niestety upadł też etos nauczania nauczycieli, no więc ten problem jest. Ale posłuchajmy tego reportażu. Ten mistrz Polski w boksie, czy ten klaun z cyrku, czy nauczyciel, czy lekarz, psychiatra, nieżyjący już. Ludzie, którym akurat wy możecie pomóc. Bo to nieprawda, że tylko ten może pomóc, który tam z nimi mieszka. Wy możecie także pomóc. Chociażby poprzez napisanie kilku słów do schroniska. Możecie napisać list, który jest z was, adresując na moje nazwisko, a ja ten list odczytam tym ludziom. I to już będzie wielka niespodzianka. Jakiś prezent nawet, upominek, że ktoś o nich pamięta. A to są ludzie naprawdę zaciskający zęby na widok takiego prawdziwego domowego obiadu i tych mieszkań, których nigdy nie otrzymają. Wiesz, co to jest umieralnia właśnie w Kalkucie założona przez Matkę Teresę? Tam się właśnie zbiera ludzi z ulicy, żeby oni mogli godnie, po ludzku umrzeć, tak jak się człowiekowi należy. To się też człowiekowi należy. I ci ludzie, większość z tych ludzi u Jerzego właśnie jest po to, żeby mogła godnie umrzeć, żeby nie umierała na wysypiskach śmieci, na ławkach w parku i żeby nie była chowana na koszt miasta. I to jest problem. To nie jest jakaś część, bo to są ludzie bezdomni, to są ludzie w takim razie bez pracy z reguły, to są ludzie bez perspektyw, to są ludzie często bardzo chorzy, którzy nie mają szans. Jeżeli znajdzie się tam kilka osób, kilka na te 80, które mogą jeszcze wrócić do normalnego życia, to jest dużo. Bo jeżeli się nie znajdą bohaterowie, to trzeba znaleźć ludzi, którzy to zrobią za pieniądze, którzy tam będą pracować nie 24 godziny, tak jak jeżeli nie będą tam mieszkać i spać i żyć z nimi, tylko będą chociaż 8 godzin. I będą musieli dostać za to ciężkie pieniądze, ale te pieniądze trzeba zdobyć. A nikt na to pieniędzy nie da, jak już się dowiedzieliśmy, tak? To hasło, człowiek człowiekowi człowiekiem. To jest hasło rzeczywiście bardzo piękne, bardzo humanitarne, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciężko je wcielić rzeczywiście w życie. Bo spójrzmy realnie na rzeczywistość. Jakie mamy perspektywy? Ja na przykład jestem załamana, mnie to przeraża. Chociażby studia czy mieszkanie, a w związku z mieszkaniem rodzina, gdzie ją ulokować. Myśmy o tym tutaj nie mówili, ale mi głównie chodzi o perspektywy. Nie jestem załamana. Co ja w tym kraju zdobędę po studiach? Co ja w nim zdobędę? Tu
właśnie w moim przypadku był problem rodzinny, to znaczy chodzi o kłopoty z mamą, o to, że nie miałam w ogóle wspólnego języka z mamą, że byłyśmy razem, ale byłyśmy obce. Tu chodzi o nauk picia i powiedziałam sobie, że muszę mamy z tego wyciągać, obojętnie jakimi sposobami, bardzo szalonymi. Nawet było tak, że po klubach, po biurach, jakieś jeszcze inne instytucje, po to, żeby mamie załatwić leczenie, po to, żeby mamy jakoś odciągnąć od tego towarzystwa, które jest dosłownie bagnem, to nie to towarzystwo bagno, które coraz bardziej jakoś mamy pochłaniało i im bardziej tak jakoś w to bagno tak jakoś sama wchodziła i to wie, że źle robi i wie, że ma słabą wolę, to jakoś no nie mogła się momentami oprzeć temu i doszło do takiego czegoś, że powiedziała, że ja jestem wrogiem dla niej i że ja chcę jej pomóc, tylko nóż w serce wsadzić, że to nie jest pomoc, tylko jeszcze dobijanie jej. No i była rozmowa, w której mama zaczęła się użalać sama nad sobą i mnie to strasznie denerwowało i zaczęła się taka dyskusja bardzo nieprzyjemna, gdzie i ja podniosłam głos i mama też. No i niestety mamy nerwy nie wytrzymały, no i że została niestety zapobienniczka, no i rzuciła we mnie i rozwaliła mi głowę. Co ja zresztą bardzo jeszcze się tak wściekłam, że myślałam, że ja, no nie wiem, że ja, no że ja kończę z tym wszystkim, że wszyscy mieli rację, że się odsuwam, umywam ręce i cześć, do widzenia i koniec. I poza tym nie, tutaj na łatwiznę może bardziej bym powiedziała, że chciałam zejść, że odejść, zupełnie odejść, że to, że moja miłość już zupełnie wygasła i poczucie obowiązku też już zupełnie już opadło i w ogóle. Niestety ja powiedziałam, że sama sobie, że nie mogę tak, że mimo, że dostałam, to muszę czekać i nie robić głupstw takich jak samobójstwo, chociaż też mi przeszło to przez myśl, że może jeszcze tym ją ukażę, też głupio myślałam i tak trochę głupio mi sami też mówić, ale no muszę się przyznać sama też do swoich błędów. Potem do następnego dnia, przyszła mama i tak jakoś bardzo się dziwnie zachowywała, jakoś była jakaś bardzo łagodna. Ja myślałam, że jeszcze mi wymózki robiła, że a dobrze ci tak, a popatrz, no jak pyskowałaś, to masz teraz, dobrze ci tak i na drugi raz nie będziesz podnosiła i nie będziesz dorosłej osoby tutaj poprawiała i tak dalej. No niestety przyszła i mnie przytuliła, zresztą ja no w ogóle jakoś zaskoczona była. No w ogóle. No jednym słowem, odniosłam wielki sukces w swoim życiu, z czego jestem zadowolona. Dlatego moim koleżankom chcę powiedzieć kolegom, którzy mają takie problemy, że warto walczyć o taką osobę, o matkę, o ojca, bo to warto i trzeba, najgłupsze sposoby, najbardziej tak mogą poskutkować. Wszystko, trzeba walczyć. '85 rok, Maria Łopatkowa i cała jej działalność. Dołączyła do nas Ala Kalinowska. Dzień dobry, Alu. I dołączyła Ania Ficek. I myślałem sobie, Ania... Dzień dobry. Dzisiaj zaczęliśmy od Marsylianki. I Aniu, chcę cię zapytać, czy pedagogika serca jest w ogóle obecna w tej chwili w pedagogice praktycznej? Jako pojęcie pierwszy raz słyszę. Czytałaś, nie czytałaś książki Pedagogika serca? Nie, więc trudno mi się odnieść. Wiesz co, no właśnie tak tą panią Marię Łopatkową wspominamy, to może rzeczywiście ten temat warto już powoli finalizować. Mam jeszcze takie dwa malutkie, króciutkie materiały właśnie o Marii Łopatkowej. O dzieciach mówić potrafimy pięknie. Jesteśmy przekonani, że wszystko, co robimy, to właśnie dla nich. A czy dla tego 13-latka zatrzymanego w milicyjnej izbie dziecka też zrobiliśmy wszystko? A czy dla tych, które znalazły opiekę dopiero w pogotowiu opiekuńczym, zrobiliśmy cokolwiek? Dla doktor Marii Łopatkowej walka o dobro dziecka jest czymś więcej niż programem wyborczym. Jest programem na życie. Te dramaty, te tragedie dziecięce powinny poruszyć nasze sumienia, a jednak jakoś nie daje się. Na przykład przecież jak że przerażający strach ogarnia dziecko małe, kiedy w szpitalu odrywają je od matki i z bólem fizycznym i psychicznym. Staramy się o to, żeby sieroty przestały być sierotami, żeby
przyspieszyć adopcję, żeby nie rozdzielać brata i siostry, nie zrywać ostatnich więzi między dziećmi już osieroconymi przez rodziców, żeby wychować bez bicia, żeby w szkole nie było lęku i agresji, żeby dziecko nie czuło się w tych wielkich szkołach zagubione. I właśnie dlatego występowałam, występuję i występować będę przeciwko każdemu, kto narusza dobro dziecka. I nieważne, czy to ojciec alkoholik, który się znęca nad dzieckiem, czy pan minister, który wydaje niesłuszne, krzywdzące zarządzenie godzące w dobro dziecka. Czy to ma być organizacja taka czy inna, blok taki czy inny, jeśli godzi w dobro dziecka, będę przeciw. To jest konieczna walka, bo dziecko jest najsłabszą istotą na ziemi. No i to był Dzień Dziecka 1989 roku, czyli już przed uchwaleniem, proklamowaniem Konwencji o prawach dziecka. Konwencja została przez Polskę ratyfikowana w 1991 roku. Zresztą no, mamy z tym związek, bo myśmy powstali jako fundacja w zasadzie 2 tygodnie po uchwaleniu konwencji. Bardzo powtarzam to z dumą, że byliśmy mocno zaprzyjaźnieni z kolei z profesorem Adamem Łopatką. I w ramach tych zastrzeżeń, które Polska wniosła do konwencji, była właśnie tajemnica adopcji. I to też jest taki ciekawy temat, myślę, wciąż aktualnie, prawda? Czy dzieci, które są adoptowane, mają prawo do tego, żeby wiedzieć, kto jest ich rodzicem. Oczywiście odzyskują to prawo, jak kończą 18 lat. To pytanie jest no, dla pedagogów wciąż żywe, prawda? Czy to dla dzieci jest korzystne, czy nie? Większość krajów nie wnosiła takiej poprawki. Polska to zastrzeżenie wniosła, Lech Wałęsa jako prezydent podpisywał tę konwencję, no ale to zostaje troszkę jako taka zadra. No i pani doktor Łopatkowa zmarła. Jest jeszcze taki mały materiał z jej pożegnania. Znaczy ja to znajdę teraz. Ale dlatego dzisiaj zajęliśmy się panią Łopatkową, ponieważ przypada właśnie rocznica jej urodzin. Urodziła się właśnie 28 stycznia. No, chyba będzie mi trudno znaleźć ten materiał teraz. Przejdziemy dalej. No, a przepraszam, mam Sylwia. Dobra, to w takim razie kończymy temat pani Marii, wracamy do Marsylianki, a w zasadzie to Marsylia będzie nam jeszcze towarzyszyła trochę, to może ja teraz skorzystam już z tego, że taki mamy dobry skład, jakoś was włączę do dyskusji. Dzień dobry, Alu, co słychać dobrego w Jaworze? No, dzień dobry, w Jaworze samo dobro. Opowiadaj. Halo? No opowiadaj, jak wiesz, jak się sytuujesz w nowych sytuacjach, jak ci się kieruje, co nowy rok przyniósł, jak tam nowy ład, co tam z mediacjami, gdzie uchodź układać, co cię najbardziej tutaj teraz pasjonuje? No teraz tak naprawdę to mam taki, nawet nie ja mam taki pomysł, tylko jeden z wójtów ma taki pomysł, żebym poprowadziła takie spotkania z seniorami na temat konfliktu, czy jakby łagodzenia tego konfliktu, czyli na przykład jak rozmawiać przy konfliktach z rodziną, międzypokoleniowych, jak rozmawiać przy konfliktach sąsiedzkich, prawda, no takie, żeby te mediacje tak rozpowszechnić i o ile tam jakieś takie rozmowy, to nawet myślałam, że będzie dobrze, ale trochę mnie przeraziło, bo rozmawiam właśnie z tym panem, który mi to zaproponował i on mówi właśnie, że może jakieś takie zabawy, jakieś gry, żeby jakoś włączyć ludzi w to, żeby poczuli, prawda, w różnicę, jak można siebie odbierać w różny sposób. No i tak trochę się zastanawiam, jak to zrobić, ale jest taki pomysł. Natomiast jeśli chodzi o same mediacje, to bardzo pomału, ale coś zaczyna mi się pojawiać i no i dobrze, no jest dobrze. Zabawy, jak... Jest Ania Ficek i jest Grażynka, więc one ci mogą podpowiedzieć, bo to jest ich, można powiedzieć, chleb powszedni, a przynajmniej Grażynki na pewno. Ania miała taki cykl fajnych spotkań z seniorami krakowskimi. Ja myślę, że po prostu jemu chyba chodzi o to, żeby to spotkanie z seniorami nie było nudne. No tak, oczywiście. No bo wiesz,
Pytanie jest, co im powiedzieć, jest istotne. No bo co chcesz im powiedzieć, tym seniorom? Co byś chciała im powiedzieć? No i właśnie to jest to, że ja teraz pracuję nad takim konspektem tego i nie do końca jeszcze wiem, co bym chciała powiedzieć. No to Grażynka, może ja ciebie, Grażynko, zaproszę, bo to jest ta rozmowa o samotności. Myśmy teraz odbyli taką ciekawą rozmowę. Ja dzisiaj rano, Grażynkę, właśnie podchodziłem, bo jak się na przykład mówi o temacie samotności, to pytanie jest, jak dotrzeć do tych, którzy są naprawdę samotni, a nie kolekcjonerami kolejnych ofert. Więc, no bo ty żyjesz w takim otoczeniu, w którym nie wiem, na ile ci seniorzy są zorganizowani, ale na przykład koła gospodyń wiejskich chyba dalej działają, prawda? Tak, tak. I to jest właśnie akurat ta gmina, gdzie działają bardzo prężnie koła gospodyń, prawda? I to są takie koła gospodyń, takie w zasadzie też i młode jeszcze. To nie jest tak, że to są same seniorki, takie naprawdę babcie, tylko to są takie dziewczyny, no... w średnim już wieku, w średnim jeszcze wieku i tak no fajnie sobie działają. No to ja może ostatni powinienem się wypowiadać, ale zaraz Ani i Joli oddam, i Grażynce oddam głos, ale z mojej perspektywy to najważniejsze jest to, żeby one mogły się zaprezentować, poczuły dumę, że ktoś się nimi zainteresował i chce to zobaczyć, to co one robią, a po drugie zwyczajnie pewnie chcą sobie kobiety pogadać. No tak, tylko że wiesz, ja nie jestem pedagogiem, ja nie jestem psychologiem, ja nie chciałabym w takie rzeczy. No zaraz ci tu dwie panie powiedzą. A która zaczyna? Ania czy Grażynka? O, Krysia przecież też, no przecież Krysia to jest tu z dużym dorobkiem. Która z pań? Poradźcie Ali, nie możemy jej zostawić tak samej. Alu, ja też nie potrafiłabym znaleźć od razu sposobu, w jaki rozmawiać, jak zachęcać. Ale za to znam wspaniałą Walentynę Wnuk, która to potrafi i która prowadzi, teraz będzie prowadziła taki program wrocławski, bo Wrocław ogłosił, że rok 2022 jest wrocławskim rokiem dobrych relacji przeciw samotności. Wrocław miastem wolnym od samotności. I właśnie Walentyna Wnuk będzie 17 lutego. Włączamy się z Wrocławia do kawiarni Liberty. W kawiarni Liberty będzie temat mediatorzy wobec samotności ludzi w konfliktach, a Walentyna będzie mówiła o dwóch obliczach samotności. A z kolei może Marek Ferenc, mój kolega z Wrocławskiej Rady, z kolei będzie mówił o aktywizacji seniorów. Dobrze, dobrze, ale tu przejęzyczyłaś się chyba, bo chodzi o spotkanie w domu mediacji. My we Wrocławiu. Ale to jest dobra okazja, żeby zrealizować nasz wcześniejszy plan. Ala może by przyjechała do nas. Kiedy, Alu, ty masz to spotkanie z seniorami? Nie, ja nie mam jeszcze daty tego spotkania. Przepraszam, bo ja na chwilę zaczęłam szukać długopisu, bo ja tak prosto z kuchni do Was przyszłam. Chciałam sobie zapisać właśnie tą datę. 17 lutego, Alu, przyjedź do nas, do domu mediacji. Każdy trzeci czwartek miesiąca, z racji tej, że trzeci czwartek października jest Międzynarodowym Dniem Mediacji, więc my każdy trzeci czwartek traktujemy, celebrujemy szczególnie. I 17 robimy spotkanie u nas w domu mediacji, więc proponuję, żebyśmy faktycznie zrealizowali ten plan. Poznasz Walentynę Wnuk, poznasz Marka Ferenca, fajną grupę mediatorów tutaj tych wrocławskich. Będziemy mieli okazję pogadania. No to rzeczywiście chętnie. To jest, rozumiem, czwartek, tak? Tak, czwartek. To jest czwartek. Dobra. Możesz przyjechać wcześniej. My się spotykamy jak zwykle na Zoomie 18, ale to my będziemy tam wcześniej. Ja przyjadę z Walentyną, zobaczę jak z Markiem, bo teraz muszę jeszcze z nim się dogadać, bo albo będzie na Zoomie, albo rzeczywiście przyjedzie. I jeszcze może być nasz Krzysztof, może Janek, może być Jola. To też sami planujemy, robimy taki plan jakby dalszych działań. Chciałbym ludzi poangażować w rzeczy, które dawałyby im satysfakcję, które ich interesują, żeby jakby stawali... Ja tak naprawdę rozmawiałam z wójtem na temat typowo mediacji, prawda? Natomiast on próbuje mnie przeciągnąć tam troszeczkę w te tematy seniorów i takich jakby, nie wiem, pogadanych, czegoś takiego. Ja nie wiem, czy ja się z tym dobrze czuję. Ja nie robiłam nigdy takich rzeczy. Dlatego warto, żebyś właśnie posłuchała, czy to w ogóle o to chodzi, a możesz właśnie zrobić, może ten temat
mediatorzy wobec samotności ludzi w konfliktach, no to też jest bardzo ciekawe. Ten jest łatwy, tak, ten właśnie, ten, co tutaj pani, Alu, pani Grażynka powiedziała. Sprawa jest bardzo prosta do rozstrzygnięcia. Mhm. Chcesz odmówić panu wójtowi? Nie, absolutnie. No, to jest no, to w takim razie skoncentruj się na... Nie, nie. To skoncentruj się nad tym, żeby zrobić coś ciekawego. Ala, właśnie, będziesz miała swój własny pomysł, który będzie ci odpowiadał. Mhm. Wójt ma widzę dobrą wolę i chęci, ale tak naprawdę jest w twoich rękach, wiesz? Mm-hmm. Ciekawe, co Ania powiedziała jeszcze na ten temat. Aniu, pamiętasz spotkania krakowskie? Co byś zarekomendowała? Na spotkanie takie z o którym mówi pani Ala. Czy ja kiedy nie wiem, to wolę zapytać, dlatego że każde spotkanie pokazuje, jak bardzo ludzie lubią mówić sami, lubią się wygadać, lubią się wygadać, a po drugie najlepiej wiedzą, czego potrzebują, więc od takiej rozmowy począwszy można coś fajnego wyprojektować, nie tylko na jedno spotkanie. Znaczy ja wiem, że to wymaga później trochę takiej aktualizacji może planu, ale zawsze warto uwzględnić głos i zapotrzebowanie ze strony uczestników. Bardzo nie pomogłam zapewne, bo nie mam scenariusza, ale gdybym może znała otoczenie, gdybym wiedziała coś więcej na temat środowiska, to łatwiej by mi było z takim konspektem się uporać. Mhm. Ja znalazłem, Alu, taką analogię ze szczepionkami, wiesz? To musi być co najmniej na 3 razy. Po pierwszy raz, jak się spotkasz z tymi ludźmi, chodzi o to, żeby oni się poczuli bezpieczni i żeby było im miło. I tak jak mówię, wydaje mi się, że o to wójtowi chodzi. On by chciał ich jakoś tam zaangażować, bo pewnie ma tą radę seniorów, bo one muszą być z mocy ustawy i chciałby, żeby ta rada coś robiła. A może coś ma konkretnego na myśli, może ma jakiś problem, który chciałby rozwiązać. Jak ludziom się zrobi przyjemnie i będą mogli sobie pogadać, ponarzekać i po prostu pogadać, będzie dobre ciasto i pani mediator, która jest jednocześnie tutaj kierownikiem wydziału, to w ogóle fajna sprawa. Więc jak będą mogły się wygadać, będą mogły po prostu spędzić miło czas, to drugie spotkanie może być merytoryczne, nastawione na to, co ich interesuje. Seniorzy w moim przekonaniu mają taki problem, że nie bardzo układają sobie dobrze stosunki ze swoimi dziećmi i wnukami, no z dziećmi głównie. Tak, upadają to konflikty, prawda? W związku z tym, jak się ich wyciągnie od razu, to nie pójdą w tą stronę, ale jak poczują się bezpieczni i będą mieli kogoś, komu już zaczynają ufać, to myślę, że takie tematy się pojawią i ktoś zechce o tym powiedzieć. Tylko pytanie jest, czy wtedy ty, jako mediatorka, jesteś gotowa, żeby im coś poradzić? No tutaj jeśli chodzi o właśnie, ja tylko mówię, no ja bardziej chciałam w kierunku jakichś takich konfliktów sąsiedzkich, bo są one mi bliższe z tytułu wykonywanego mojego zawodu na co dzień, prawda? Ja takie konflikty sąsiedzkie na wsiach doskonale znam, czy jakby obserwuję. I chciałam, jeśli już, to jakoś ich w tą stronę nakierować, że to nie wszystko musi wyglądać tak źle, jak zazwyczaj wygląda i jak się kończy w sądzie czy tam w urzędzie jakimiś przepychankami, prawda? Jakby pod tym kątem chciałam im te mediacje pokazać, a w związku z tym, że przypuszczam, że część z tych ludzi mnie zna albo z widzenia, albo ze słyszenia co najmniej właśnie przez te różne konflikty, które mieli sami, bądź ich sąsiedzi mieli, bądź ich znajomi mieli, bo tak to wygląda, to że jakby będą chcieli być może przyjść na takie spotkanie i pomału porozmawiać, tylko że właśnie tutaj dobrze mi chyba mówi pani Ania, że żeby zacząć... Przestańcie sobie paniować, bo my tu mamy taką konwencję bezpośrednią może. Dziękuję. A to Ania zaczęła, bo Ania jest taka tutaj oficjalna. Jestem za. Ja jestem jak to najbardziej, bo ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu i to mówię otwarcie, ja nie mam z tym żadnego problemu, czy to ktoś ma 15 lat, czy ma 90, ja nie mam z tym żadnego problemu, mi w żaden sposób to nie przeszkadza, jeżeli drugiej stronie nie przeszkadza mówienie na ty, tak, dobra, już nie mówię o tym. No właśnie, no i tak sobie pomyślałam, że tak może od tego jakoś tak zaczniemy, prawda, że tutaj może pani mediator, ale też nie chciałabym tak od razu bardzo oficjalnie, żeby się nie przestraszyli. Jakieś tam dyżury w gminach, w gminie przy ośrodku, gminnym ośrodku pomocy społecznej,
jeszcze będę miała właśnie pod kątem rozwiązywania konfliktów i tutaj czekam na spotkanie z panią kierownik, bo akurat jestem na urlopie, czy jakieś tam kwarantannie, czy czymś tam, prawda? I jakby z tego wszystkiego mają potem powstać te spotkania z seniorami, prawda? Że oni już tak, że jakby gmina już się tak troszeczkę oswoi, że tam już ktoś jest taki, że można próbować porozmawiać, a potem jakby takie wyjścia do tych ludzi. Ja Krysię poproszę, żeby ona jeszcze dopowiedziała, ale ja cię wyczulam bardzo na to, tak, żebyś nikogo nie wyręczała, tylko raczej rozpoznała liderów, tych ludzi, którzy tam, wiesz, cieszą się jakimś takim, wiesz, taką estymą wśród seniorów, bo inaczej nic nie zbudujesz. Z seniorami jest też tak, że jak rzucisz jakieś hasło, to oni się szybko uruchomią, ale szybko zgasną i szybko się wycofają, nie będą chcieli. Więc bądź czujna. Krysiu, ciekawy, co ty na ten temat? Ja już mam takie maleńkie doświadczenie, bo organizowałam w grudniu, listopad, grudzień, mediacje, no takie zajęcia z seniorami w klubie PCK. O, właśnie. Przychodziła grupa 15-16 emerytów, nazwijmy tak, seniorów. Ja zrobiłam taki jakby cały cykl. Miałam chyba 6 zajęć z nimi. Zakończyłam symulacją mediacji, bo oni w rozmowie podkreślili, że chcieliby zobaczyć. A dwie osoby się zgodziły. Oczywiście ja je w jakiś tam sposób troszeczkę przygotowałam. Symulowaliśmy. Słuchajcie, to były naprawdę fantastyczne zajęcia. Oczywiście ja pracuję także pokazuję im od razu, nie tylko mówię, nie tylko wykład, robię prezentacje, robię ćwiczenia. I to było po 3 godziny, nie były pełne 3 godziny z tego względu, że one życzyły sobie przerwy i te przerwy też były do takiego pogadania. Ile różnych spraw, panie, bo same panie, raz przyszedł pan, ale tylko raz przyszedł i na tym się skończyło. Natomiast były te same panie. Jakie tematy podrzucały, jakie problemy do rozwiązania. I to nie ja, bo ja im na początku powiedziałam, jaką rolę tak naprawdę pełni mediator, że to nie jest psycholog, psychoterapeuta, wykładowca. Mediator ma stworzyć atmosferę do dobrej rozmowy stron. I tego myśmy się trzymali, słuchajcie, trzymały, bo to były same kobiety. Mnóstwo różnych takich przykładów konfliktów, problemów różne podawały, ale to już te ostatnie 2 zajęcia takie były. Pytałam, jak można byłoby to rozwiązać. To były takie bardzo, bardzo konstruktywne rozwiązania, bardzo mądre podpowiedzi, bo wy wiecie i ja wiem, że wśród emerytów są ludzie bardzo wykształceni. I tutaj też, jak się zdążyłam zorientować, to nie miałam ani jednej pani, która była po szkole podstawowej, li tylko. Były to naprawdę dziewczyny takie z klasą. Przefantastyczne zajęcia, przefantastyczne spotkania. Do tego doszło, że ja nabrałam ochoty do tego klubu należeć, ale jeszcze nie podjęłam decyzji, bo po prostu nie bardzo mam czas. Nie. Ale Krysiu, ty masz w ręku te narzędzia, a może podpowiesz jakieś, bo ty powiedziałeś też, że jakieś ćwiczenia z nimi robiłaś. Może coś podpowiesz, co można z seniorami? To znaczy ja przepracowałam, pokazałam im, jak mediacje, znaczy w ogóle wyszłam od negocjacji, opowiedziałam, czym się różni. Nie, ale ty mówiłaś o ćwiczeniach, że jakieś ćwiczenia z nimi robiłaś jeszcze. No były to takie symulacje mediacji. Aha, czyli ty nie mówisz o ćwiczeniach, tylko o symulacji mediacji, tak? Tak, nie, ćwiczenia ruchowe, broń Boże, nie. To akurat ja nie. Nie chodzi o ćwiczenia ruchowe, myślałem, że to są jakieś właśnie takie ćwiczenia, o które Ala pyta. Bo nie, są już dużo fajnych takich aktywizujących rzeczy, które można robić. My windę praktykujemy tutaj. Ale myśmy ci zrobili windę już, czy nie? Tak. No. Krysiu, a tobie robiliśmy windę, bo ty dawno z nami nie byłaś. Ja nie pamiętam. Nie pamiętasz. Grażynka, stoper, proszę bardzo. Nie pamiętam, czy to winda była. No to będzie winda. Masz stoper, Grażynka? Już, czekaj.
No. Droga Krysiu, masz minutę czasu. Ja ci podam temat, a ty masz minutę na ten temat się wypowiedzieć. Nie może być ani dłużej, ani krócej. Musi być minuta. Tak jak człowiek jedzie windą wysoko i dojeżdża na miejsce. Trafiłeś na dzisiaj u mnie taki zbyt ciężki, trudny dzień, tak jak mówię. A, Krysiu, ty się nie rozczulasz. Ale nie ma sprawy. To każdy dzień jest dla ciebie trudny. Nie ma sprawy. No, dawaj, no to teraz... Dawaj windę. Gotowa? No spróbuję, a co? To mów start i ja ci daję. Ale powiedz hasło. A nie, temat. Tematem jest Kreta. Co takiego? Kreta. A, Kreta. Kreta. Kreta? Tak. Gotowa? Nie. A, bo to chcesz, to może mogę ci zmienić temat. Ale wiesz dlaczego? No. Bo poleciałam myślami i próbowałam sobie coś przypomnieć. Ale to nie musisz nic, to nie ja musisz wiem, nic retorycznego. Ja wiem, ale... To po prostu ma być mowa retoryczna. To ma być coś, wiesz, czym się będziesz mogła zrealizować. Czyli wiesz, no chodzi o umiejętności retoryczne. Ale dobrze, to ja ci dam inny temat. Dobrze, dam ci inny temat. Jola Stefanowska do nas dołączyła chyba. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. Jurku, zostawmy to dzisiaj. Zostawmy to. Nie, nie, nie mam w sobie gotowości, wiesz? Nie mam w sobie gotowości. No to trudno. Dobrze, Alu, ja ci chętnie podpowiem, bo jest naprawdę trochę fajnych rzeczy, które można z seniorami robić i potrafią się dobrze bawić i ja bym szedł w tą stronę. Jak ludzie będą zadowoleni, a zrobić coś zupełnie innego, bo żebyś się nie naraziła na to, że oni po prostu nie wejdą w temat i ich to nie zainteresuje i będzie jak po grudzie, bo po prostu no to, Ania też ma takie doświadczenie i wie, że można troszkę przeinwestować. No właśnie tego się boję, bo tutaj to, co mówiła Krysia, że na końcu nawet zrobiła taką jakąś tam symulację i było fajnie, bo była mediacja, no fajnie, tylko wiesz, jak do tego dojść, od czego zacząć, żeby ich zainteresować, prawda? Bo tutaj, muszę to sobie poukładać wszystko, bo coś tam już sobie pozbierałam oczywiście. Wiesz, ja mam takie tematy, bonmoty fajne i... Naprawdę jest od czego zacząć, ale ja zawsze na początku chciałbym posłuchać tych ludzi, co oni mają do powiedzenia i znaleźć trop. Kogoś, kto jako gwiazda socjometryczna się uniesie i pokaże coś fajnego, to lubi iść takim tropem. Nie wiem, czy dla seniorów pytanie, co rządzi światem albo co jest dla nich najważniejsze, to nie jest zbyt takie wyśrubowane, ale jest kilka naprawdę fajnych ćwiczeń, które można z nimi zrobić, zaangażować i włącznie jednak wcale bym się tego nie bał. Można z nimi śpiewać jak najbardziej. Jeżeli jest to oparte na jakimś rodzaju dramy, to w ogóle się cieszą bardzo. Dobrze mówię, Grażynko? Bardzo dobrze mówisz. I Jurku, no to poradź Ali. Ale ja Ali poradzę, ja mówię, mam, jestem do dyspozycji. Zadzwoń do mnie. Ala, dzwonisz do Jurka i masz. Dobrze. Właśnie tak, bo czas nam się powolutku kończy. Zostało nam 15 minut. Znalazłem pożegnanie pani Marii Łopatkowej. Zmarła 25 grudnia 2016 roku, czyli 5 lat temu. Grudnia zmarła dr Maria Łopatkowa. W osobie pani Marii pożegnaliśmy wybitnego pedagoga, pisarkę, polityka, działaczkę społeczną, niestrudzoną obrończynię praw dzieci oraz następczynię dziadka Lisieckiego na stanowisku dyrektora Zespołu Ognisk Wychowawczych. Pogrzeb Marii Łopatkowej odbył się 11 stycznia na Powązkach Wojskowych. W uroczystości żałobnej wzięła udział rodzina, przyjaciele, dawni współpracownicy, przedstawiciele stołecznego samorządu oraz poczty sztandarowe organizacji służących dzieciom, dla których pani Maria poświęciła całe życie. O. No i ja mam na koniec jeszcze Marsylię, bo teraz przez te kilka dni będziemy się interesować Francją. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, kto teraz pełni prezydencję w Unii Europejskiej. Egzamin dla was, proszę bardzo. Alu, kto pełni... Nie. Alu, kto pełni prezydencję w Unii Europejskiej teraz? Zepsuł mi się mikrofon. Kto? Zepsuł mi się mikrofon. No rozumiem, no ale ja cię pytam, kto pełni prezydencję w Unii Europejskiej. Ale słychać ciebie, Alu. Słychać. Nieprawda, zepsuł mi się mikrofon. Ach ty. Ja nie wiem, Aniu, kto pełni prezydencję?
Francja, drodzy Państwo, Francja od 1 stycznia pełni prezydencję w Unii Europejskiej, stąd jestem w Marsylii. A my w OBWE? Tak, OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie. To mi się pomyli. Ale właśnie odkryłem dzisiaj, że Marsylianka, na którą burzyła się Grażynka, nią skończymy. Mam jeszcze jedną wersję, bo była Mirel Mathieu na początek. Jakkolwiek, no jednak pieśń porywająca. Więc Marsylianka powstała w Strasburgu, jak się okazało. I dlatego się nazywa Marsylianką, ponieważ odśpiewał ją oddział buntowników właśnie z Marsylii. No i to tylko taki ma związek. A jako, że Marsylia to wrota do Europy, wrota do Francji, z Afryki Północnej, więc naprawdę miejsce nadzwyczaj ciekawe, to mam nadzieję wam kilka rzeczy jeszcze pokazać z tej Marsylii. Jolu, co słychać jeszcze, zanim pokażę Marsyliankę? Co dobrego? Dziękuję, wszystko dobrze. No, a to może coś powiesz, jak tam jakieś nowe kreacje? Kreacje? Nie, licytuję chłopcy. Umówiłyście się jakoś z panią Felix? Nie. No to Grażynka miała się umówić. Ja się mam umówić, ale u nich wszystko jest w lockdownie. Słuchajcie, jak zawsze, nie jest czynne biuro, nie jest czynne, wiesz, nic nie jest czynne. I co ja będę tam się, wiesz, zgłaszać? Wszystko jest powyłączane. Z powodu pandemii. To jest zawsze bardzo dobry pretekst, żeby... No bardzo, bardzo. No. To jest ulubiona po prostu zaraza. No to dobra, ja nie ustaję, bo jeszcze raz powiem, że uważam, że pandemia, mądrzy ludzie się szczepią jak normalnie na choroby, a nic nam nie załatwi to, że będziemy znowu zapędzali się w pesymizm i brak perspektyw. Wiesz, ale też chorują. Thank you.
może nam wystarczy tej... Dużo energii. We Francji dochodzi w tej chwili do dość ważnych dyplomatycznych zmian i Francja jako przewodnicząca w Unii, jestem bardzo ciekawy, jak zmierzy się z tym największym problemem, który w tej chwili się pojawił, bo w tej chwili dyplomacja światowa no, jest na pełnych obrotach. Potencjalna wojna na Ukrainie, odchodzenie Amerykanów z różnych miejsc napięć międzynarodowych, gazociąg niemiecko-rosyjski, sytuacja w Polsce, sytuacja we Francji. To wszystko rzeczywiście jest bardzo ciekawe. A Grażynko, rozumiem twój ból rewolucji francuskiej, ale jeszcze raz powtórzę, a o tym nie mówiliśmy, bo o tym się mniej mówi, prawda? Jak ginęli ludzie, w jaki sposób byli gnębieni, prawda, przez Francję, przeciwko której zbuntowali się właśnie i powstała rewolucja. Wolność, równość, braterstwo jest znakiem tej zmiany. I Francuzi są z tego bardzo dumni i trudno im tej dumy odbierać. A to, żeby Richelieu i inne takie. Natomiast tutaj w Marsylii jest... Ale pamiętasz film Uczta Babet? No tak, no ale to Uczta Babet to w ogóle jest skandynawski bardziej taki klimacik. No tak, ale ona uciekła z Francji. No tak, słusznie, tak. A właśnie chciałem powiedzieć, że hrabia Monte Cristo, to on właśnie tutaj pod Marsylią podobno był więziony. Oczywiście, że to jest fikcja literacka Dima, ale miejsce naprawdę ciekawe. I chciałem was zapytać, no właśnie, czy w ogóle temat francuskiej prezydencji jest w jakikolwiek sposób dla was istotny, obserwowany, czy coś, czegoś można byłoby się spodziewać. Z punktu widzenia konfliktów, czego spodziewacie się, że co będzie się działo w najbliższym czasie? Może we wróżki byśmy się trochę zabawili. Alu, może bym zaczął od ciebie jednak, co, bo ty jesteś też urzędnik, u was się dużo o polityce mówi zapewne, co? Czy nie? Nie, ja jestem taki urzędnik dodatkowy, ja jestem geodetą, ja się polityką nie zajmuję. W urzędzie, w pracy się polityką nie zajmuję. Natomiast jeśli pytasz o to, co, jak widzę to, co się teraz dzieje, no to w mojej ocenie ewidentnie zmierza to ku wojnie i ku agresji. I nie sądzę, żeby tutaj prezydencja francuska cokolwiek zmieniła w tym temacie. Nie są to może optymistyczne i może nie powinniśmy tak na zakończenie spotkania, może dziewczyny potem będą bardziej optymistyczne, no dobrze, niech tak będzie. Moja jest taka ocena tej sytuacji, którą obserwuję, którą widzę. Może ja inaczej optymistycznie cię tu podejdę, bo my jesteśmy mistrzami świata z twojego terenu, pewnie o tym nie wiesz, ale w Środzie Śląskiej mamy bardzo dużo zleceń takich konfliktów społecznych, i to z twojego obszaru takiego geodezyjnego. Ostatnio drogę tam wyznaczają 40 właścicieli i właśnie powolutku kończymy mediację w tym zakresie. Może byś się chciała w to zaangażować, to my ci chętnie taki tutaj ryneczek zleceń zostawimy. O, fajne. To są takie moje tematy w sensie takim, że wydaje mi się, że czułabym się w nich lepiej niż w innych, chociaż mogłabym mieć naleciałości urzędnicze i tego nie wiem. Musiałabym to sprawdzić. To masz dwa wyjścia. Sprawdzić się i wtedy ci damy ten rynek, albo się w tym wszystkim jeszcze porozglądać. O. No właśnie. Czujesz się na siłach, żeby takie rzeczy prowadzić? Myślę, że coraz bardziej tak. Bo o ile jeszcze tam, nie wiem, kilka miesięcy temu, jak tu się pojawiłam, to powiedziałabym się boję się, a teraz myślę, że coraz bardziej tak. Mamy szkołę mediacji między 7 a 12 lutego, może dołączysz. No coś tam widziałam, tą waszą szkołę mediacji, Taka perspektywa, wiesz, tutaj, bo Grażynka to bardzo ostro tu działa w tych klimatach, Grażynka się rozpędza, tam narobi dużo dobrego, potem ja jej mówię, dość, trzeba teraz zrobić coś złego, robimy coś złego szybciutko, od razu się pojawia dobry efekt. Prawda, Grażynko? Tak, prawda. Zbieram cięgi nauki, wiesz, coś mi wychodzi, coś mi nie wychodzi, ale jestem i tam... Nie, wszystko wychodzi, idziemy do przodu z tym wszystkim. No tak, ale wiesz, mam twoje wsparcie i że tak powiem, stoper. W mediacjach, u mediatorów, jak już doszliśmy niedawno, liczy się dobro i prawda. A teraz jak jestem w Marsylii, to myślę o rozpoznawaniu piękna, bo to też jest jakoś przydatne i zastanawiam się, cóż takiego pięknego jest w tych mediacjach, w
wciąż niezłomnie zadaje sobie to pytanie, że ludzie do nich tak bardzo dążą. No ale temat prawdopodobnie zostanie otwarty. Słuchajcie, zostało 4 minuty, więc muszę was poprosić o głosy końcowe. Aniu, czy coś ciekawego? Ty w ogóle zauważyłaś, że pani Maria Łopatkowa była bardzo podobna do twojej mamy? Nie wiem, nie zauważyłam, nie zwróciłam uwagi, bo też słuchałam tamtej części we fragmentach tylko. No, jak ja twoją mamę poznałem, to od razu zauważyłem to podobieństwo, pamiętając panią Łopatkową. Czy coś na koniec? Nie, bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję ci za pomoc tu w odprawieniu do Marsylii. Jestem zadowolony, bo rzeczywiście już w tej chwili widzę, że to będzie dobry czas. Krysiu? Ja tylko chciałam wam podpowiedzieć, że rozmawiacie o trudnej sytuacji, o trudnych czasach, o takich niepewnych czasach. Mogę wam tylko powiedzieć, a ja tutaj jeszcze oprócz tego, że wiem coś, to jeszcze i słyszę. Samoloty, helikoptery ciągle. Tak dużo wojska mamy tutaj w tych miejscach, tych samochodów wojskowych i takich ciężkich, opancerzonych, więc ostatnio byłam na wywiadzie i na trasie zobaczyłam takie, wiesz, jak na poligon wyjeżdża cały sznur samochodów. Wydaje mi się, że jeszcze latem, w ubiegłym roku, jakby tego tak nie odczuwałam, też się widziało, ale teraz i ta atmosfera w informacjach, którą słyszeć, którą się czuję i to, co ja tutaj słyszę, i w nocy się wybudzę, bo jakiś helikopter na przykład. I to, co słyszę, co sąsiedzi na przykład też mówią i to, co obserwuję, jakoś tak nie napawa radością. Przyszła piękna wiosna. Naprawdę. Pozdrawiam was serdecznie. Już niedługo na szczęście, natomiast rzeczywiście myślę, że Polacy powinni też zauważyć tę sytuację. No, ja robiłam sobie na przykład z kijkami takie wyjścia nad Bóg. Tam są takie świetne trasy, czy trasa rowerowa, czy ogródki działkowe. No niestety to wszystko jest odgrodzone. Nie mamy możliwości wejścia na te ścieżki. Także to wszystko tak no, troszeczkę zaczyna skóra cierpnąć, jak się o tym myśli. Ale życzę wam dobrego wieczoru, pięknej nocy. Bardzo ci dziękuję za włączenie się dzisiaj. Dużo ciekawych rzeczy mówiłaś. Jolu, coś na koniec? Nie, ja dziękuję. Grażynko. Nie będzie czegoś najgorszego, ale po prostu, no, chyba że jest to negocjacje i to są takie po prostu przetargi Putina, żeby uruchomić ten rurociąg. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Grażynko, to my na koniec powinniśmy się podzielić wspaniałym prezentem, który dostaliśmy i jeszcze raz skierować podziękowania na ręce pana europosła. Bardzo proszę. Tak, dostaliśmy ogromną paczkę. Zdziwieni, otwieramy. A tam, proszę was, kijki do wędrowania. Mamy kalendarze piękne. Notesy, pompki do rowerów. Notesy. Mamy pompki do rowerów. Uchwyty mamy na buteleczki do picia jadąc rowerem. Notesiki, naprawdę super, super prezenty. Podzielimy się, jak do nas przyjdziecie. 17. Podzielimy się, jak przyjdziecie 17. A jeżeli chodzi o poprawienie humoru, to polecam wam bardzo nowy film Gierek. No, przereklamowany, dzisiaj mówiliśmy. Najpierw zgasiłaś tutaj, raczka przywołałaś, a teraz próbujesz poprawić atmosferę. Nic nie zmieni, wszystko stracone. Anno, szkoda, że nie słyszałaś recenzji Raczka. Raczek to po prostu zrąbał do dna. Dał na 10 dwa punkty i to powiedział, że to i tak zawyżane, bo mu się spodobała rajd Breżniewa po lotnisku. A tobie jak się spodobał rajd Breżniewa po lotnisku? Nie pytasz? Ja nie wiem jeszcze, ale rzeczywiście mam na myśli zerknąć w repertuar kin krakowskich na sobotę, niedzielę. Ale ja myślałem, że ty byłaś na Gierku właśnie. A, o Gierku mówisz. No, o Gierku. A tak. No, opowiadałam Jurkowi, że wart polecenia moim zdaniem film, chociaż troszkę inaczej ujęte postaci niż ja o nich dotychczas myślałam. Ale powiedz mi o tym rajdzie Breżniewa po lotnisku, bo na tym się Raczek tutaj... Idźcie państwo do kina.
Czyli rozumiem, że spałaś po prostu na sali, na filmie. Rozumiem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro mamy godzinę bardzo fajną, warsztatową od 10 do 11.15 jak zwykle. Wchodzimy mocno w szkolenia i jak chcecie, to zapraszam, bo otwieramy dużo fajnych nowych. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten dzisiejszy dzień, a ja idę na spacer na Lazurowe Wybrzeże. Trzymajcie się. Ale masz fajnie. Dobra. Dołączcie się, słuchajcie. Teraz za kilka złotych się jedzie w takie daleko. Trzymajcie się.